W dzisiejszym słupku chciałbym powiedzieć co nieco o pasterzu, o tym dobrym pasterzu. W pewnej wiosce w Anglii urządzono wielkie spotkanie. Zaproszono wyśmienitych gości, wielkich aktorów, rządców miast. Był wśród nich także zwykły proboszcz. Kiedy tak rozmawiali, w pewnym momencie doszli do wniosku, że trochę rozmowa siada, trochę już nie mają o czym rozmawiać, więc jeden z gości wpadł na pomysł, żeby aktor przeczytał jakiś wiersz. Długo myśleli, co by można dać i wybrano psalm 23. Aktor powiedział, nie ma problemu, jak najbardziej. Ale miał jeden warunek, żeby proboszcz, który też jest obecny na tym spotkaniu, zaraz po nim przeczytał też ten sam wiersz. Chwilę później aktor wstał i zaczął deklamować wszystkie kropki, przecinki, zwracał uwagę na każdy akcent. Kiedy skończył, sala wstała, były wielkie brawa, wszyscy byli zachwyceni. Aktor usiadł, wstał proboszcz, no i zaczął czytać trochę tak w ciszy, trochę się bojąc. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Kiedy skończył, nastała wielka cisza. Nikt nie wiedział, jak zareagować. W pewnym momencie wstał ten aktor i powiedział takie ważne zdanie. Drodzy Państwo, że ja wam wytłumaczę, co tutaj się wydarzyło. Kiedy ja powiedziałem ten psalm, skradłem wasze uszy. Ale kiedy powiedział ten proboszcz, skradł wasze serca, bo on zna pasterza. A ty? Czy ty znasz pasterza?